Witam wszystkich. JavaScript to prawdopodobnie w tym momencie najbardziej popularny język na świecie. Żeby było śmieszniej, kiedy 20 lat temu zaczynałem swoją przygodę z tymże językiem, no to raczej nie podejrzewałem, że w tym momencie będę w stanie budować aplikacje frontendowe, aplikacje backendowe w Node.jsie, aplikacje desktopowe w Electronie, czy tam nawet Node GUI, a nawet aplikacje mobilne. Czy to w React Native, Native Script, czy tak naprawdę jeszcze innych rozwiązaniach. I pomimo tego, że mamy świetne community, które, jeżeli dobrze myślę, to ilość bibliotek w NPM-ie przekroczyła już milion jakiś czas temu, które co chwilę tworzy fajne rozwiązania, fajne biblioteki, coś, co możemy wykorzystywać, to dalej mamy jeden i ten sam problem, a mianowicie nasze aplikacje są duże. Katalog Node Modules, z którym na co dzień tak naprawdę współpracujemy, w większości naszych aplikacji jest ogromny. Więc dzisiaj postaram wam się sprzedać kilka fajnych trików, podejść i narzędzi, które możecie stosować właśnie po to, żeby wasze aplikacje odzyskały tą lekkość, żeby znowu były fajne. Ja nazywam się Adam Polak, na co dzień pracuję w gliwickiej firmie The Software House, jestem tam szefem działu Node.js, dlatego ta prezentacja będzie tak naprawdę głównie skierowana do osób powiązanych z backendem, ale dość dużo rozwiązań, które tutaj zaprezentuję, będzie można również przenieść na frontend, będą one również działać praktycznie w taki sam sposób. Jeżeli ktoś by potrzebował się ze mną, nie wiem, skontaktować, to najlepiej przez Facebooka, ewentualnie przez maila i w tym medium jak najbardziej odpowiadam. Dobra, więc każda fajna historia musi mieć jakiegoś aktora. No i jako, że my jesteśmy software house'em, to oczywistym jest, że mamy wielu klientów i wiele projektów, więc najfajniejszym takim głównym aktorem jednak będzie projekt. Więc co jakiś czas zdarza się taka piękna sytuacja, kiedy wchodzi do nas projekt, idealnie, jeżeli jest to tak zwany greenfield, nie? Czyli wszystko robimy dokładnie od zera i przyszedł do nas taki klient. Miał on dokładnie dwa w sumie proste wymagania. Pierwsze, aplikacja, którą będziemy dla niego budować, musi być szybka. Przez szybka rozumiemy nie tyle, że ma się uruchamiać w ciągu 5 sekund, bo to jest raczej oczywiste, ale że ma być szybka, ma obsługiwać bardzo duży ruch, bardzo wiele tak naprawdę requestów na sekundę. No i drugie wymaganie, takie, które w sumie wydaje się też sensowne, ta aplikacja ma być lekka. Przez lekka rozumiemy, że powinna mało zajmować, nie powinna mieć wagi, nie wiem, typowej aplikacji napisanej. Tutaj przepraszam, jeżeli ktoś jest z Javy, ale typowej aplikacji napisanej w Javie, czyli kilkaset megabajtów. Raczej mówimy o czymś takim leciutkim, to ma być taki prosty serwisik. No, my jesteśmy firmą, która specjalizuje się w dwóch technologiach, Node, czyli JavaScript oraz PHP, czyli PHP. Więc na pierwszy rzut oka z tych dwóch technologii Node jest szybki. Taka domyślna konfiguracja Node'a raczej jest też troszkę szybsza niż PHP. Wiem, że PHP idzie cały czas do przodu, ale bądźmy szczerzy, nawet w tym momencie domyślne odpalenie PHP-a i domyślne odpalenie Node'a, Node raczej wygra. No i żeby było śmieszniej, Node jest też lekki. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco z trendami obrazów na Dockerze związanych z Node'em. Taki najmniejszy zajmuje 32 MB i żeby było śmieszniej, ta wartość jest przekłamaniem, bo sprawdzałem tak parę minut temu, jest 28 już, czyli poszli troszkę w dół. Więc tak, ta aplikacja, czyli takie pełne środowisko, które możemy odpalić, w którym Node tak naprawdę momentalnie, kiedy uruchomimy naszą aplikację, będzie mógł już działać, to jest jakieś 28-32 MB. No i co z tego, skoro nasz główny wróg jednak lekki nie jest. Zazwyczaj tak naprawdę, 75% naszej aplikacji, podejrzewam, że nawet więcej, to nie jest nasz kod źródłowy, to nie jest wszystko dookoła, tylko to jest Node Modules, które po prostu mamy. I wszyscy o tym wiemy. Wiemy, nawet się z tego nabijamy, że prawdopodobnie jest to najcięższy obiekt we wszechświecie. Żeby było śmieszniej, podejrzewam, że rozmiaru katalogu Node Modules takiego maksymalnego raczej będzie nam ciężko zmierzyć. Natomiast wiem, ile waży obraz czarnej dziury. Jest to dokładnie 5 petabajtów, to nam już udowodnili naukowcy. Było jakiś czas temu w internetach, można było sobie zobaczyć.
Więc dobra, z czego to wynika? Dlaczego ten katalog jest taki ciężki? Żeby to zrozumieć, musimy zejść trochę do takich podstaw, tak bym to powiedział. Musimy zrozumieć, co się dzieje, kiedy w ogóle coś instalujemy. I oczywiście o tym można całą wywód zrobić na kolejną prezentację po godzinę, dwie i tak dalej, no ale nie, uprościmy to. Będziemy tak naprawdę skupimy się na trzech prostych zasadach. Zasada pierwsza mówi o tym, że jeżeli instalujemy coś kompletnie nowego, czego jeszcze nie ma w naszym katalogu Node Modules, to to się ma tam znaleźć. Po prostu ma zostać utworzony katalog dla tej paczki w tymże katalogu Node Modules i tam ma się znaleźć takie, nie wiem, na przykład Axios albo jakaś inna biblioteczka. Jest tutaj taka mała gwiazdka, o której większość z nas no, może nie pamiętać, że nie mówimy tylko o tej zależności, którą wgrywamy sobie bezpośrednio w package.json, czyli to, co tak naprawdę chcemy wgrać, ale również wszystkich ich kolegów, tak naprawdę wszystko to, co ona wymaga i co wymagają te zależności tej zależności. Całe takie magiczne drzewo tak naprawdę przechodzimy od początku do końca i no, dla każdej z tych bibliotek sprawdzamy, czy ona już jest w tym katalogu, czy jej tam nie ma. Prosty przykład, no tak jak mówiłem, Axios. Kiedy odpalę sobie npm i Axios, to dostanę tam taką informację, że pomimo, że chciałem tylko jedną paczkę wgrać, to zostało wgranych 5. No, tak na to wychodzi. Axios ma 4 inne zależności, które są mu niezbędne do pracy, więc sobie to wszystko dogra. Więc po odpaleniu katalogu, po sprawdzeniu, co jest w katalogu Node Modules, dostanę 5 różnych tak naprawdę katalogów z 5 różnymi paczkami, które w sumie wszystkie okaże się, że są nam potrzebne, a przynajmniej potrzebne, żeby działał Axios. Druga zasada to jest taki pierwszy, powiedziałbym, edge case. Co w sytuacji, kiedy wgrywamy jakąś paczkę, która już jest u nas w systemie i wersja, którą my oczekujemy, pokrywa się z wersją, która już się tam znajduje. No wtedy jest fajnie, po prostu omijamy ją, po co ją wgrywać, nie? Nie będziemy wgrywać dwa razy tego samego, skoro no, to już jest. O ile możemy to wykorzystać, o ile te wersje, które my oczekujemy i które oczekuje nasza nowa paczka, jak najbardziej mają jakieś wspólne przecięcie. No, jest jeszcze trzeci edge case, taki powiedziałbym, znaczy w sumie drugi edge case, trzecia zasada, która jest troszkę bardziej problematyczna dla nas. Co w przypadku, kiedy te wersje się nie przecinają? Co w przypadku, kiedy nie możemy wykorzystać już zainstalowanego pakietu? No i tu właśnie wchodzi ta, powiedzmy, cecha NPM-a, która odróżnia go bardzo mocno na przykład od innych menadżerów pakietów w innych językach, na przykład w kompozera dla PHP. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to nie dostaniemy informacji, że ej, sorry, masz tam konflikt, nie jestem w stanie wgrać tej biblioteki, znajdź sobie inną albo cofnij sobie wersję albo nie wiem, co zrób. Tylko jak najbardziej NPM nam to wgra. Różnica jest taka, że zrobi specjalnie dla tej jednej biblioteczki, którą my potrzebujemy, którą chcemy sobie wgrać, która wymaga, nie wiem, Axiosa w wersji 5.0 z jakiegoś powodu, zrobi sobie kopię lokalną, która będzie dostępna tylko dla tego modułu. Czyli w skrócie, załóżmy, że wcześniej wgrywałem sobie Axiosa, on tam miał taką biblioteczkę, która nazywa się isbuffer. Ta isbuffer, ona wymagana jest w wersji 2.0. Ja tutaj teraz wgrywam, tak wymuszam, że cała moja aplikacja, którą sobie tworzę, jednak będzie wymagać wersji 1.0, dokładnie wersję 1.0, żadną inną. Nie przyjmę ani tam 1.1, ani 1.2, to musi być 1.0, bo inaczej będę zły. I instaluję coś takiego. I pod spodem NPM bardzo ciężko pracował, modyfikował całe drzewo zależności, pewne paczki usuwał, pewne dodawał, aż w końcu stwierdzam, no okej, zrobił co zrobił, zobaczmy sobie, co mamy w katalogu Node Modules. No i na pierwszy rzut oka w sumie się nic nie zmieniło, nie? No, wychodzi na to samo. Ale jednak tak nie jest, bo jeżeli wejdę głębiej, jeżeli wejdę sobie bezpośrednio do katalogu Axios, to zobaczę, że dojdzie tutaj jego własny katalog Node Modules, w którym, żeby było śmieszniej, będzie ukryty ten isbuffer w wersji 2.0. I teraz, żeby było śmieszniej, jeżeli będę miał więcej takich paczek, które korzystają dokładnie z tej biblioteki, to każda z nich będzie miała własną kopię tego isbuffer, a nie, że to będzie jakoś współdzielone, tak żeby móc to wykorzystać. I to jest dobry moment, żeby zarzucić takie project story. To jest w sumie troszkę zagadka.
w jaki sposób najszybciej zwiększyć rozmiar obrazu dokorowego produkcyjnej aplikacji z 200 MB do 600. I nie chodzi tu o wgraniu jakiegoś filmu, czy jakiegoś, nie wiem, ogromnego pliku, czy dodaniu miliona feature'ów. Nie, to jest bardzo prosta operacja. To tak, o tak, to też jest dobre. Tak, dokładnie w sumie to było powiązane z tym, więc bardzo dobrze, ale nie do końca, nie bezpośrednio. Da się to jeszcze, jest jeszcze jeden powód. W naszym przypadku wystarczyło zaktualizować Babela. Mieliśmy taką piękną historię, kiedy cała nasza aplikacja używała Babela w wersji 6X. Wyszła wersja 7.0, stwierdziliśmy, no to mówią nam, żeby zaupdate'ować, no to czemu nie? W sumie co się może stać, nie? No i zaktualizowaliśmy. I okazuje się, że to, że my byliśmy gotowi na tą operację, na ten update, no to jest jedno, ale na tą samą operację muszą być gotowe wszystkie biblioteki, które wykorzystujemy, bo okazuje się, że część z nich, a dokładniej plus minus 10.12, wymagało też Babela i wymagało Babela w wersji tam od 6.0 do tam 6.0 w nieskończoności, nie? I moment, kiedy podbiliśmy na 7, no to okazało się, że okej, okay, dobra, to ja potrzebuję w katalogu Node Modules głównym, będę miał wersję 7.0, a w każdym z tych 12 katalogów gram sobie lokalnie Babela 6X, Babel mniej więcej około 20 mega zajmuje, no mnożymy, dzielimy, dodajemy i nagle voila, okazuje się, że z 200 mega na 600. Nie? To było takie trochę zdziwienie, zajęło nam trochę wykminienie, co jest powodem, no ale to było bardzo, powiedzmy, odświeżające dla nas, żeby tak naprawdę wiedzieć, o kurde, to jednak tak działa. No dobra, więc wychodzi na to, że takim naszym głównym problemem, no wydaje mi się, że takiego naszego głównego wroga już widzimy, to będą paczki. I teraz z tymi paczkami jest w ogóle fajna historia, bo jestem pewien, że praktycznie wszyscy, którzy tu jesteśmy, zostaliśmy nauczeni takiej bardzo fajnej rzeczy, że nie wymyślajcie koła na nowo. Że jeżeli coś już zostało raz zrobione, to po co to robić po raz kolejny? Użyjmy. Więc używamy pakiety. Nie? Używamy sobie paczki NPM-owe i używamy je dosłownie do wszystkiego. Kompletnie nie myślimy, czy one będą nam potrzebne, czy nie będą nam potrzebne, czy w ogóle z tej paczki, która za, nie wiem, obsługuje 1000 funkcji, potrzebuje tylko jedną, czy jednak będę potrzebował jakiś, nie wiem, większy wycinek, żeby w pewnym stopniu uwarunkować, że ta paczka ma sens w naszej aplikacji. I ze świata Node'a mam taki bardzo fajny przykład. Wcześniej czy później każdy z nas, każdy backendowiec dochodzi do tej pięknej sytuacji, kiedy musi wykonać request HTTP z jednego serwisu do drugiego. No to początkujący mogą nie wiedzieć, jak to zrobić w Node, więc pytają wujka Google'a o to, jak to wykonać. No to zadajemy trudne pytanie, nie? Jak zrobić request HTTP post w Node? No dobra, to gdzieś tam w czeluściach wyników, prawdopodobnie nawet na pierwszym miejscu, dostaniemy naszą skarbnicę wiedzy, Stack Overflow, na którym będzie odpowiedź na to pytanie, więc wchodzimy tam. I żeby było śmieszniej, wśród wszystkich odpowiedzi, które tam dostaniemy, te najbardziej tak naprawdę docenione, określone jako najlepsze, będą no, miały dokładnie tą samą tematykę, tą samą narrację, że no wiesz co, wgaś sobie taką bibliotekę request, ona rozwiąże wszystkie twoje problemy. Nieważne, czy potrzebujesz jej w całości, czy nie, nie, to ona jest najlepsza, wgraj sobie ją. Ktoś inny powie, jest takie coś, co się nazywa Needler, jest takie coś, co się nazywa Restler i to na produkcji wszystkie moje problemy rozwiązało, wgrałem i działało. No a jeszcze ktoś inny powie, czekaj, Axios. Axios to jest przyszłość, musisz iść, musisz to zainstalować, na pewno, nieważne czy to potrzebujesz czy nie, musisz to mieć w projekcie, bo na pewno ci się przyda. I to jest ten moment, kiedy musimy sobie tak szczerze powiedzieć, że tutaj trochę rozmiar ma znaczenie. Request to jest 46 innych paczek, które wgrywamy. Możecie nawet o tym nie wiedzieć, wgrywacie jedną paczkę i dodatkowo zostajecie w zestawie 46 innych kości. To jest tak, jakbyście zaprosili kolegę, a on wejdzie tam z 46 innymi, hej, chodźcie, fajnie będzie. Axios dogrywa tylko 4, więc powiedzmy nie jest aż tak źle. Nie? To jest tak, to nie jest cała impreza, to jest tylko kilka ziomeczków, więc no, może być fajnie. Nie? Wrestler to jest 6, natomiast Needle to są 4. I Moment, kiedy sobie to uświadamiamy, no tak w którymś momencie dochodzi, no, mamy takie olśnienie, bo okazuje się, że Node ma natywnie dostępną bibliotekę HTTP, która pozwala robić requesty, jednak w większości deweloperom przeszkadza jego API.
Nie? Po prostu to API jest troszkę, powiedzmy, toporne dla użytkowania takiego typowego. On po prostu działa na streamach, trzeba by tam było bardzo dużo rzeczy przetwarzać i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co zrobi, powiedzmy, bardziej doświadczony deweloper, będzie się zastanawiać, czy da się opakować tą toporną biblioteczkę w jakieś takie fajniejsze API. Nie dodawać żadnych nowych feature'ów, tylko opakować to, co już mamy, w jakiś taki adapterek, tak żeby był on użyteczny. I okazuje się, że jest taka biblioteka, ktoś to wymyślił. Jest takie coś, co się nazywa NodeFetch, to tak dla potomnych. Ma dokładnie zero zależności, 120 linii kodu, które w sumie każdy z nas mógł napisać sobie samemu. I robi dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Po prostu opakowywuje natywne HTTP i daje nam API dokładnie takie samo, jak ma fetch z przeglądarki. No dobra, więc co jest tak naprawdę powodem? Co jest tak naprawdę naszą przyczyną tego, że node modules rosną? No, taki nazwałbym to brak świadomości. Brak świadomości, który powoduje, że wgrywamy co kolejne paczki. Czasem nawet nie mamy wiedzy o tym, że instalując jedną bibliotekę, wgrywamy dziesiątki, bądź nawet setki innych paczek i okazuje się, że ten 1 gigabajt tutaj to jest bardzo fajna wartość, w sensie taka, myślałem, że to jest dużo, okazuje się, że to jest jednak mało. Ostatnio jak rozmawiałem z ludźmi, to znalazłem projekty, gdzie mieli po 2,5 gigabajta na przykład node modulesów, czyli bardzo chcieliby zejść do takiej wartości. No, dla mnie to już jest tak naprawdę ogrom, to jest coś, co raczej nie powinniśmy do tego dążyć. No więc spróbujmy to wyeliminować. W pierwszej kolejności, żeby tak naprawdę móc to bez problemu zrobić, no to musimy wiedzieć, co dokładnie instalujemy. Musimy poznać naszego wroga. I tu znowu wchodzimy w NPM-a, bo okazuje się, że NPM nam kompletnie w tym nie pomaga. Nie wiem, czy zauważyliście, ale załóżmy, że instalujecie, macie już jakieś pakiety wgrane w Node Modulesach, robicie NPM i jakaś biblioteka i on wam powie, że no, wgrałem 3 pakiety, no fajnie. Po czym instalujecie tą samą paczkę, ale tak na czystym katalogu i dostajecie, no wgrałem 425. No bo okazuje się, że tak jak powiedziałem, tak jak zasada druga mówi, jeżeli jest coś, co mogę wykorzystać, to olewam, nie? Czyli nie będę wgrywać po raz kolejny tej samej paczki. Czyli tak naprawdę ta wartość jest bardzo mocno dynamiczna. Żeby móc zobaczyć, ile dokładnie dana paczka przynosi ze sobą kolegów, no to musiałbym za każdym razem odpalać świeży projekt, instalować tam tą konkretną paczkę po to, żeby dostać taki wynik, który jest prawdziwy. I no, myśmy mieli z tym problem i postanowiliśmy tak trochę poszukać, czy jest na necie coś, co nam może pomóc. I okazuje się, że jest. Są różne fajne serwisy, które pozwalają tą strukturę zbudować i zobaczyć tak naprawdę pełne drzewo zależności w formie nawet wizualnej. My akurat używamy takie coś, co się nazywa Brufa i to jest narzędzie po wpisaniu nazwy paczki, które dokładnie podaje wam, znaczy może nie dokładnie, właśnie to jest to, że to nie jest pewna wartość, ale podaje wam, powiedziałbym, rząd wielkości, ile tak naprawdę paczek zajmuje ta konkretna, ile zawiera paczek ta konkretna biblioteczka. I teraz, co jest jeszcze tutaj fajnego? Tu niestety na tym screenie tego nie będzie widać. Brufa analizuje też wszystkie licencje. To znaczy, że jeżeli w projekcie macie jakieś restrykcje, że nie wiem, na przykład nie możecie używać libek, które mają licencję GPL czy coś w tym stylu, to jak najbardziej po prostu będziecie mogli je wylistować. Sprawdzacie, czy to, co chcecie aktualnie wgrać gdzieś tam w swoich czeluściach, ma jakąś taką zależność. Jeżeli ma, no to oczywistym jest, że nie możemy tego wgrać. Tak jak powiedziałem, to nie podaje dokładnej wartości. Te 443, które tam widać dla, to jest akurat Jest, to nie do końca jest prawdziwe. Z tego co wiem, to Jest ma trochę więcej niż to. Zazwyczaj ta wartość jest okłamana, znaczy zazwyczaj, zawsze ta wartość może być okłamana w dół, nigdy w górę, czyli można założyć, że to jest minimum, ile to ma paczek, a nie maksimum. No dobra, ale to jest fajne narzędzie, jeżeli będziemy, nie wiem, coś sprawdzać, co już wgrywamy, a za każdym razem, jak nie wiem, robimy CR-kę, to fajnie by było wiedzieć, już na tym etapie, czy nie wiem, czy będą jakieś potencjalne problemy, czy wgrywamy jakieś śmieci, czy będzie jakaś duplikacja. I okazuje się, że jest taki plik, a nawet dwa, które nam to rozwiązują, które bardzo często pomijamy. Nazywa się package log i yarn log.
I żeby było śmiesznie, z tego pliku naprawdę da się dużo wyczytać, tylko trzeba wiedzieć, jak tak naprawdę go analizować, w jaki sposób na niego patrzeć. To, co mi się teraz nie podoba, tutaj taka dygresja, nie wiem, czy wiecie, Bitbucket ostatnio wprowadził taki feature, który jest proposalem, żeby był normalną funkcjonalnością, że pozwala blacklistować package locka, że w ogóle nie będzie wyświetlany, że kompletnie będzie pomijany, bo z jakiegoś powodu wszyscy uważają, że ten plik jest problematyczny, no bo jest, no ma tam 5000 linii kodu, tak, no ale jednak, jeżeli tam jest te 5000 linii kodu i zmieniamy, instalujemy coś nowego i rzeczywiście dochodzi kolejne 5000 linii kodu, no to raczej już jest trochę nasz problem, bo tak naprawdę okazuje się, że instalujemy masę śmieci. No ale dobra, jak go czytać? No, jest tu taka sekcja dependencies i w niej tak naprawdę są wszystkie paczki, powiedzmy, które wgrywamy w package, w naszym package JSON-ie. I co nas interesuje? Każda z tych paczek będzie miała takie dwa miejsca. Będzie miała requires, które oznacza, jakie paczki ta paczka wymaga do pewnego działania. Jak ktoś to spokojnie, slajdy udostępnię potem, więc będzie można sobie przejrzeć. A jest jeszcze druga sekcja, która nas bardzo interesuje, sekcja dependencies. I ta sekcja właśnie, jeżeli ona się pojawia, to znaczy, że będzie robiona lokalna kopia. Jeżeli coś takiego się pojawiło, to znaczy, że nawet jeżeli, to znaczy, że mamy wgraną pewną wersję pewnej paczki, ale ja jej nie mogę wykorzystać, więc ja sobie wgram własną, zrobię sobie kopię, ale spoko, nie martw się, to że tam w 10 innych miejscach będzie ta sama kopia, to nie jest problem. No, tak przynajmniej mówi nam NPM. To, co powiedzmy, do czego najfajniej byłoby dążyć, to jest sytuacja, kiedy mamy package locka, który dobra, no ma tam jakąś lipkę, która wymaga innej biblioteczki, ale pojawia się tylko requires, nic więcej, nie? To jest sytuacja, kiedy okej, dobra, wgrałem coś, ale i dobra, to wymaga jakichś dodatkowych bibliotek, ale ty te biblioteki już masz, więc spoko, nic nie dogram, czyli nie będzie zajmować to aż tyle, jak może ci się wydawać. Dobra, teraz żeby trochę rozjaśnić, to wcale nie chodzi o to, że jeżeli mamy dużo paczek, to na pewno, jeżeli coś ma dużo zależności, to będzie dużo zajmować. Nie, bo fajny przykład. Mocha, takie coś, co używamy do testowania, ma 115 zależności, 12 mega, RxJS ma 2 i zajmuje 16. To, dlaczego zajmuje 16, to trochę później w prezentacji będzie o tym, co jest powodem, bo to też jest ciekawa historia. Żeby nie było, to są wersje dev, jeżeli odpalimy wersję produkcyjną, to nie wiem, ile zajmuje Mocha produkcyjnie, bo nigdy nie odpalałem, bo no, raczej się nie wgrywa Mochi produkcyjnie. A RxJS wiem, że zajmuje 11, więc to dalej nie jest, nie wiem, jakiś taki kosmiczny wzrost. Różnica jest taka, że z tych dwóch i tak fajniejszy jest RxJS. Dlaczego? Bo mniej paczek oznacza potencjalnie mniej szans na to, że ktoś tam pod spodem, jakiś taki kumaty autor, wrzuci nam jakiś niepewny kod. I to jest prawdziwa historia. Ja wiem, możemy się śmiać, że kto, jeżeli wystawiamy jakiś open source, to przecież wszyscy na pewno robią to w dobrej woli i na pewno nic nie zrobi. No nie. Jest taka biblioteka, taka piękna historia związana z biblioteką EventStream. To była lipka, którą po latach pewien właściciel stwierdził, że on w sumie nie ma czasu, żeby jej rozwijać. No ale tam główny kontrybutor stwierdził, no dobra, spoko, ja to przejmę, będzie dobrze. No i przejął. Przejął tak, że dodał taki fajny kodzik, który jeżeli miałeś na swoim komputerze portfel bitcoinów, to coś to sobie tam przelewał. A oczywiście, jak my robimy NPM update, to podnosimy tylko wersję, nie patrzymy, co się dzieje, bo wersję trzeba podnosić, tak nam wszyscy mówią, nie? Że za każdym razem to musi być up to date. Co z tego, że w międzyczasie wgraliśmy sobie jakiegoś w sumie keylogera, czy w międzyczasie do paczki, która wcześniej miała 0 zależności, pojawiło się 500 zależności? Nie, to nie jest problem, wersję trzeba podnieść. Dlatego tak naprawdę o wiele łatwiej jest to utrzymać w ryzach, o wiele bardziej łatwiej jest to kontrolować, jeżeli tych zależności jest mało, bo dokładnie w pewnym stopniu jesteśmy w stanie prześledzić, co będzie naszym problemem, gdzie tak naprawdę jest, gdzie tak naprawdę są, powiedzmy, jakieś luki, które ktoś może wykorzystać. I żeby nie było, mówimy tu też o dużych firmach, że nawet jeżeli to jest, nie wiem, paczka zrobiona przez Google'a czy Facebooka, naprawdę też bym się zastanawiał, bo to nie zawsze znaczy, to nie zawsze jest tak, że będą to robić w dobrej wierze, to jest firma, która też ma swoje interesy i no, może się skończyć dziwacznie. No dobra, ale załóżmy, że już mamy projekt, mamy milion, tak, ale to pytania będą na koniec, okej? Załóżmy, że mamy milion,
milion paczek, teraz musimy jakimś cudem znaleźć i spróbować wykryć te, które są dla nas najbardziej problematyczne w tym katalogu. Tu będę mówić trochę w kontekście użytkowników Linuxa i Maca. Niestety nie jestem pewnie Windows też ma komendy na to, żeby zrobić dokładnie to samo, co za chwilę pokażę, ale no, tak jak mówię, dawno Windowsa nie używałem, więc no, niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, jakie to będą komendy. Jest taka magiczna komenda w systemach Unixowych, DU się nazywa, Disk Usage, i ma takie dwa przełączniki SH, to jest Summary i Human Readable, czyli tak naprawdę wyświetli nam to wszystkie katalogi z danego katalogu z informacją, ile one zajmują. No, będzie to wyglądać mniej więcej tak. Oczywiście jak mamy, nie wiem, 400, no, podejrzewam, że nawet jak mamy 100 paczek, to to jest totalnie nieużyteczne, więc zróbmy sobie taką zabawę. Spróbujmy to posortować i odfiltrować. Więc teraz dorzuciłem tam tak naprawdę sortowanie malejąco, od największego do najmniejszego, i z filtrem, że wyświetlaj tylko te paczki, które zajmują co najmniej 1 MB. Zakładam, że no, jeżeli coś jest naszym problemem, jeżeli coś zajmuje dużo, no to prawdopodobnie się tutaj pokaże. I w naszych projektach na przykład wyszło nam coś takiego, że AWS zajmuje 37, gRPC 29, TypeORM 21 i RxJS 16, potem są Prettier i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są wszystko zależności jeszcze dev, ale za chwilę pokażę wersję produkcyjną i wyjdzie na to samo. No dobra, więc załóżmy, że wiedząc, co tak naprawdę jest naszym pewnym takim problemem, co jest naszym, co chcemy tak naprawdę wyeliminować, no to spróbujmy coś poczyścić. I teraz, ja to podzieliłem troszkę na takie stage'e. Stage 0 to jest tak naprawdę zredukowanie liczby zależności. To jest to, o czym przez cały czas teraz mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby jednak nie używać paczek, które, z których tak naprawdę, nie wiem, wykorzystuje jedną minimalną funkcjonalność, a i tak instalują nam 500 innych zależności. Raczej chcielibyśmy doceniać te moduły, które są małe, a nie jakieś takie ogromne. I tu jest kilka pytań, kilka rozważeń, które możecie sobie potem na osobności przemyśleć. My na przykład u nas w firmie bardzo długo zastanawialiśmy się, czy używać Jesta, który zajmuje tam chyba 60 mega obecnie, Moki, która zajmuje tych megabajtów 16, tak, 16, nie, 12, przepraszam, albo Tape'a, który w ogóle jest lekki, chyba 1 czy tam 2 megabajty i to jest wszystko. Oczywiście tutaj tak naprawdę bierzemy pod uwagę, do czego to wykorzystujemy, nie? Jeżeli tak naprawdę, jeżeli piszemy aplikacje reactowe, no to Jest jest fajny, bo powiedzmy ma bardzo dużo feature'ów wrzuconych właśnie pod Reacta, pod testowanie tych komponentów. Ale jeżeli używamy Jesta do testowania backendów, czyli testowania Node'a, to no zapewniam was, że to jest totalny overkill, nie? Że to na pewno nie wykorzystujecie nawet 5-6% całej tej biblioteki. Ona tak naprawdę była robiona od początku z myślą o tym, żeby testować Reacta, a nie z myślą, żeby testować sobie API node'owe. Bo to można robić właśnie moką i żeby było śmieszniej, nawet jeżeli dodamy feature'y typu mokowanie, na przykład, nie wiem, Synonym, to moka dalej będzie zajmować chyba 18 MB, coś koło tego, a Jest dalej będzie miał 60. No, to dalej jest przebicie trzykrotne. Oczywiście możemy używać też Tape'a. Tape, tak jak mówię, jest bardzo leciutki, ale no, ma pewne wady. No, po prostu nie ma pewnych rzeczy, które mamy, do których jesteśmy prawdopodobnie przyzwyczajeni, więc to jest takie, czy jesteśmy w stanie to poświęcić, czy jednak nie. No i analogiczna sytuacja jest z Axiosem i NodeFetchem. No i powiedzmy, że w wyniku tego stage zero, nie, tak jak wszystko sobie przeprowadziliśmy, to dochodzimy do etapu, kiedy mamy, powiedzmy, jakiś taki startowy projekt. I u nas wyszło nam, że mieliśmy node modulesy na poziomie 272 MB, co nie jest źle, nie jest dobrze, a tak, powiedzmy, po środku, ale na pewno jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. No i na tym etapie wszyscy powiedzmy, no dobra, miałeś wersję dev, więc zainstaluj produkcję. No dobra, jest taka flaga w NPM-ie, npm install production, omija wszystkie zależności devowe, instaluje tylko produkcyjne. No spoko, to jest tak zwana produkcja npm-owska. Zejdzie nam to do 196 MB, co daje zysk 76 mega. I tak naprawdę na tym etapie, tak myślę, że 99% tej sali się zatrzymuje, że nikt nie idzie dalej, bo w sumie nawet prawdopodobnie nie wiemy, że możemy iść dalej i że możemy coś tak naprawdę poprawić, a okazuje się, że możemy.
bo we wszystkich tych modułach, nawet produkcyjnych, dalej mamy mega dużo śmieci. I teraz będzie śmiesznie, bo jest taka biblioteka, którą można zainstalować. Myślałem, że będzie śmiesznie. Bo tak, będziemy używać biblioteki po to, żeby usuwać biblioteki, żeby było mniej. No ale jest taka biblioteczka, nazywa się NodePrune, ewentualnie jest druga, nazywa się ModClean. Za chwilę będą fajne zdjęcia. Te biblioteczki, one w dużym skrócie służą do usuwania śmieci. O jakich śmieciach mówimy? No o takich, że przechodzą po katalogach i w naszych Node Modulesach i na przykład usuwają pliki MD, TXT, jakieś źródła TS-a. Wszystko to, co tak naprawdę powiedzmy mają tam wpisane w swojej konfiguracji, oczywiście tą konfigurację możemy zmienić, usuwają wszystkie te pliki, które nie są nam potrzebne. Przykładowo, jeżeli widzą, że jest katalog tests, to usuwają te testy na produkcji, no bo powiem szczerze, po co komu testy w paczce, która już jest w NPM-ie. To jest tak naprawdę docelowo, chcemy tak naprawdę to odpalić, te testy i tak nie będą działać, żeby było śmieszniej, więc musielibyśmy wejść do katalogu Node Modules, odpalić tam do katalogu tego pakietu, odpalić tam npm install, żeby zainstalować zależności dev i dopiero odpalić testy. No, jestem pewien, że każdy z nas to robi. Analogicznie, jak widzi katalog, nie wiem, docs, to też go od razu usuwa, no bo ja wiem, że wielu z nas prawdopodobnie wchodzi tam 10 poziom zagnieżdżenia w Node Modulesy, w katalog docs i odpala sobie dokumentację techniczną tej paczki, którą przed chwilą zainstalowaliśmy. Jestem pewien, że na pewno wiele osób coś takiego robi, no ale najwyraźniej nie jest to aż tak popularne. 100 razy szybciej tak naprawdę jest wejść na, nie wiem, stronę GitHuba danej paczki, otwalić sobie, nie wiem, przeglądarkę i mieć to w o wiele fajniejszej, czytelniejszej postaci niż trzymać to w naszej paczce. I czym tak naprawdę różni się NodePrune od ModCleana? No, NodePrune jest trochę mniej inwazyjny. Co znaczy, co mamy na myśli przez mniej inwazyjny? Ano to, że jak przetestowaliśmy to w 10 projektach, to 10 na 10 działała, a jak odpaliliśmy ModCleana na tych samych 10 projektach, to tak 4 na 10. I no jednak plus był taki, że w tych 4, które przeszły, to zysk był na poziomie tam 10-20% więcej tak naprawdę miejsca zwolnionego, więcej plików usuniętych, no ale jednak wymaga to większej konfiguracji, o wiele więcej tak naprawdę do skonfigurowania. I jaki był rezultat? No, zaczynaliśmy ze 196, to jest ta produkcja NPM-owska i skończyliśmy na 134. To jest 60 mega, w sumie jedną komendą, którą odpaliliśmy. My NodePruna mamy schowanego w Dockerfile'a naszego obrazu produkcyjnego. Jak budujemy tak naprawdę obraz produkcyjny, to po prostu na jakimś tam etapie jest instalowany NodePrun, czyszczone wszystkie instalowane zależności produkcyjne, czyszczone te zależności produkcyjne i usuwany NodePrune tak, żeby tak naprawdę mieć ten bardzo leciutki obraz, a nie z milionem rzeczy, które nam nie są potrzebne. No i dobra, to już jest fajny wynik, ale można iść jeszcze troszkę dalej. To już tak naprawdę wymaga troszkę powiedzmy znajomości tego, co tak naprawdę instalujemy, to co tak naprawdę będziemy wykorzystywać do takiego bardzo głębokiego poziomu. Używamy tej naszej pięknej komendy, którą wcześniej pokazałem, to już jest właśnie na tym projekcie. No i okazuje się, że gRPC, AWS, TypeORM i RxJS to są raczej takie ciekawe biblioteki, bo dużo zajmują. Dlatego fajnie jest się czasami zainteresować, co one tam w środku w sobie mają. Co dokładnie jest w tych bibliotekach, pomimo że no, wydawało mi się, że raczej powinny być lżejsze. Więc weszliśmy na początek do gRPC i okazuje się, że tam jest taki katalog, który nazywa się DEPS. To są zależności i tam są różne zależności, takie głównie third parties. Większość z nich tak naprawdę jest wykorzystywana w konkretnych sytuacjach, tylko wtedy, kiedy przekażemy konkretną flagę. Przykładowo, jeżeli tworzymy pod mikrokontrolery, chcemy, żeby to wszystko było takie o wiele lżejsze albo nie mamy dostępnych wszystkich funkcjonalności, to możemy odpalić gRPC z magiczną flagą, która spowoduje, że będzie używać kompletnie inny sposób logowania albo z kompletnie inny sposób kolejkowania pewnych zdarzeń niż na, nie wiem, aplikacjach desktopowych. Specjalnie dla mikrokontrolerów, żeby to zajmowało mniej i żeby to mniej pamięci zżerało.
Okazuje się, że większość tych rzeczy, przynajmniej w naszym wypadku, myśmy kompletnie nie używali. To było 12 mega, których paczek, które teoretycznie fajniej by było, gdyby można było je zainstalować obok, jako nie wiem, jakieś peer dependencies tak zwane, i po prostu jeżeli są, to je wykorzystywać. No ale no, nie, no, dostajemy tak naprawdę cały zestaw, wszystkie rzeczy, nieważne czy to potrzebujecie, czy nie, to dostaniecie. Ta sama zasada jest z obecnym API AWS-a. AWS w wersji 2.0, obecnie chyba robią trójeczkę, jeżeli dobrze pamiętam, ciągle jest upakowany do jednego pliku. Tak naprawdę wszystko, a czy może nie do jednego pliku, ale mam na myśli do jednej paczki. Wszystko jest tak naprawdę dla zarówno Lambdy, jakieś S3, wszystko tak naprawdę wyciągamy z tej konkretnej biblioteczki. Teraz wiem, że to rozbijają. No i więc mamy dwa katalogi. Mamy katalog APIs i mamy jeszcze katalog DIST. I teraz no, DIST, prawdopodobnie wersja taka specjalna, zbudowana, gotowa na produkcję. No i tak, okazuje się, że tak. Problem jest taki, że w tym diście będzie wersja zminifikowana dla weba, normalna dla weba, pakiet w wersji UMD i specjalna wersja dla React Native. Nieważne, czy to wykorzystujecie, czy nie, po prostu to tam będzie, będziecie i tak mieli to wgrane. Jeżeli pracujecie na Node, to okazuje się, że to jest najbardziej bezużyteczny katalog w całym tym, w całej tej paczce. Po prostu to są dla nas po raz kolejny wszelkiego rodzaju śmieci. 11 mega. 11 mega, które tak naprawdę można wywalić. No i na koniec RxJS. RxJS jest fajny, on jest w sumie jest lekki, no 11 megabajtów nie jest źle. Ale dostajecie wersję ES5, ES2015, wersję TS-ową i jeszcze paczkę również UMD. Wszystko to w jednej paczce, po to, żebyście nie musieli szukać, żebyśmy nie musieli nic z tego załatwiać. Oczywiście, jeżeli będziemy pracować na frontendzie, to jest fajnie, nie? Bo weźmiemy sobie, nie wiem, przez jakiś CDN, zaciągniemy tą konkretną wersję. W przypadku Node'a okaże się, że to wszystko trafi do naszego obrazu produkcyjnego, do naszej aplikacji wynikowej, no i będziemy musieli za każdym razem z tym żyć, że dodatkowe, tu akurat zaznaczyłem 5.2, ale tak naprawdę jak dorzucimy do tego źródła TypeScriptowe, to bodajże jest 6.1. Czyli to jest tak naprawdę, może się okazać, że RxJS, taka typowa wersja node'owa, powinna zajmować nie 11, tylko 5 MB, co powiedzmy już jest spoko, nie? No ale jednak ponad połowa to są inne wersje, które będziemy wykorzystywać. Więc my na przykład na nasze potrzeby zrobiliśmy sobie taki prosty skrypt, który też uruchamiamy w tym procesie budowania obrazu produkcyjnego. On się nazywa jakiś tam cleanup czy coś w tym stylu. Po prostu wiemy, które rzeczy w każdym z projektów będziemy chcieli usuwać już w tych node modulesach produkcyjnych, które tak naprawdę są opakowywane. Ten skrypt odpala się po node prunie, czyli na samym końcu, tak naprawdę idzie szybkie OK, dobra. My wiemy lepiej, co chcemy usunąć per konkretny projekt, więc jesteśmy w stanie tak naprawdę pewne rzeczy wyeliminować. I tym oto sposobem ze 134 schodzimy do 106 MB. I to jest wartość, na której myśmy ostatecznie skończyli. Podejrzewam, że gdybyśmy jeszcze bardziej kopali, jeszcze bardziej zastanawiali się, co mamy powgrywane, to moglibyśmy zejść jeszcze niżej. No ale to już nie miało troszkę sensu. A, przepraszam. Tak, rzeczywiście jest 106 mega, to jest 28 mega różnicy. Moglibyśmy zejść pewnie niżej, ale po co? To już była wartość, która powiedzmy i nas, i klienta zadowalała. Więc przejdźmy przez takie podsumowanie. Zaczynaliśmy z 297 i NPM nam powiedział, że prawdziwa jego produkcja to 196. No ale okazuje się, że to nieprawda, bo można zejść jakimiś w sumie kilkoma krokami do 106 MB, nie? Co jest, no powiedziałbym, patrząc na czas, który w to włożyliśmy, to było, nie wiem, 4 godziny, to jest dość fajny wynik. I teraz, co jest ciekawe, większość tych kroków, które zastosowałem do produkcji, ja mogę też zastosować do wersji dev. I to oznacza, że mogę sobie zbudować specjalną wersję dev, która jest po prostu jeszcze lżejsza. I ona będzie zajmować 167 MB w stosunku do produkcji NPM-owskiej, która zajmuje tam, nie wiem, 196, tak? Czyli okaże się, że wersja dev, taka powiedzmy wasza, może być lepsza niż to, co zainstalujemy w NPM Production. Oczywiście będzie miała pewne wady, będzie działać wolniej, bo NPM tam Install Production odpala kilka fajnych rzeczy, które w pewnym stopniu sprawiają, że biblioteczki troszkę inaczej działają, ale no,
mimo wszystko będzie mniej rzeczy do synchronizacji, mniej kodu, który tak naprawdę będzie, będzie ładowany w pamięci, w pamięć, mniejsze rozmiary obrazów dockerowych, co spowoduje, że w pewnym stopniu wasze aplikacje będą przyjemniejsze do pracy, będą na pewno wam szybciej działać na waszych komputerach. Dobra, reasumując. Liczyłem plus minus kalkulatorem, więc wychodzi 46% lżej niż NPM-owska produkcja, czyli tak naprawdę to jest ta różnica między 196 a 106 megabajtów. Sprawdzałem to na trzech aplikacjach. Mniej więcej ta wartość, im większa aplikacja, tak naprawdę tym większą różnicę zauważymy. To jest właśnie na takiej apce, która składa się z... ciężko mi powiedzieć w liniach kodu, ale no, będzie to koło 300-400, może więcej, nie, no dobra, będzie tak około 1000 plików. I już przy tym tak naprawdę widać, że to fajnie rośnie. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli mniej zależności, to mniej plików będziemy mogli jeszcze bardziej tak naprawdę odchudzić, ale i tak, no, naprawdę warto się tym zainteresować. Kolejna zaleta tego, że tak naprawdę przeszliśmy przez cały ten proces, to teraz osobiście czuję po prostu, że te aplikacje są bardziej bezpieczne. Czemu? Bo mam kontrolę nad zależnościami. Dokładnie wiem, co jest wgrane, wiem, po co to jest wgrane, wiem, w jakiej wersji i wiem dokładnie, co jest, ile zależności tak naprawdę w tym momencie mamy. Jeżeli dochodzi jakaś nowa, to nagle w PRC zmieniliśmy trochę, powiedzmy, podejście, nagle w PRC jest jedno wielkie boom, nie? Wszyscy po prostu patrzą, ej, ale czemu to dodałeś? Jesteś pewien, że to musimy dodać? A może, wiesz, może to jest, może używamy tylko jednej funkcji z tej paczki, to może zamiast dodawać całą paczkę, to kopiujemy licencję i dodajemy to po prostu razem z licencją do nas do kodu, powiedzmy ten mały wycinek, nie? Po co instalować coś dużego, skoro tak naprawdę wykorzystujemy, nie wiem, 5-10 linii, nie? I to jest właśnie, powiedzmy, świadomość, którą chciałbym, żebyście po tej prezentacji wyciągnęli, nie? Żebyście tak naprawdę nie instalowali już wszystkiego, tylko jednak zastanawiali się, podchodzili do tego świadomie, sprawdzali, co tak naprawdę z waszymi, razem z waszymi paczkami, z tym, co wykorzystujecie w projektach, tak naprawdę trafia do waszego kodu, nie? Bo bardzo szybko może się okazać, że no fajnie, że wszystko sobie bierzemy, tak coś zostało wymyślone i będzie to szybko zbudowane, ale jednak ta pajęcza sieć, którą tak naprawdę sobie w pewnym stopniu utkamy, no w końcu nas chwyci i nie będziemy w stanie z niej uciec, w szczególności jeżeli okaże się, że jakaś tam magiczna paczka została zmodyfikowana przez jego autora, no i wprowadziła zamęt do waszego systemu produkcyjnego. Dzięki.